Michał Rywal, cięższy, aż o 7 kilo, zaskoczył Cię tym? Nie, wiesz co, w ostatnich swoich walkach ważył podobnie. Zaskoczył mnie, gdyby ważył mniej, natomiast waży tyle, ile w ostatnich swoich startach, także tutaj nie było zaskoczenia. A ja postanowiłem iść raczej w drugą stronę i ważyć jak najmniej. Lepiej się czujesz w tej wadze? Tak, zdecydowanie. No, wiesz, siła zostaje, szybkość rośnie, wytrzymałość rośnie. Także wiesz, same plusy i tak naprawdę ważę tyle, co nie ważyłem przez ostatnie 3 lata swoich startów. Ale fizycznie i tak chyba lepiej wyglądasz od chwila, jak Ty to oceniasz? Znaczy się wiesz, no jestem lżejszy, więc siłą rzeczy jesteśmy podobnego wzrostu. Wiesz, no budowa nie walczy, nie? Mamy wiele przykładów z MMA, w których brzydkie sylwetki pokonywały pięknych atletów, także tym się nie sugerujmy, ale wiesz, no jestem lżejszy, to o czym świadczy. Jak wrażenia z dzisiejszego ważenia? Jak zwykle bardzo fajna atmosfera, fajny klimat. Jak zwykle KSW zrobiło świetne show. Wiesz, to jest zawsze taki wstęp do jutrzejszej walki, taki już wprowadzający w ten klimat gali. Nie jest tajemnicą, że walczysz praktycznie zawsze jedną rundę. Czy tym razem jakby doszło do pełnego dystansu, to jesteś przygotowany na to kondycyjnie? No pewnie, zawsze jestem przygotowany, wiesz, no. Jakoś nie pozwalam sam sobie tego pokazać, ale tak samo będzie tym razem, jeżeli tylko będzie okazja, no nie będę na siłę starał się pokazać wszystkim, że jestem gotowy na 5 rund, jeżeli będę mógł to skończyć szybciej, no to na pewno to zrobię. Ale jestem przygotowany, tak, jestem w pełni gotów i mam nadzieję, że nie będę musiał Wam tego pokazać. Twój przeciwnik słynie z mocnego parteru, czy planujesz nie dopuszczać w ogóle do walki na ziemi? Będziemy starać się unikać, wiadomo, po co się pchać w paszczę lwa niepotrzebnie. Natomiast nie czuję jakiś taki, wiesz, nie czuję się jakiś zakłopotany jego parterem i myślę, że wiesz, jeżeli naprawdę będzie taka potrzeba, to będziemy obalać i sami dążyć do tego parteru. Natomiast nie jest tajemnicą, że będziemy starać się walczyć, stójce, uderzać. Poza grapplingiem, jakie są najmocniejsze strony Fila? Wiesz co, nie wiem, tak, moim zdaniem grappling to jest jego najmocniejsza strona, wiesz co, tak, to na pewno, jego przewagą nade mną jest to, że walczył już kilkakrotnie na pełnym dystansie, ja tego nie robiłem, gdyby walka wyszła poza drugą rundę, mimo że jestem przygotowany, to wszyscy doskonale wiemy, że przygotowanie treningowe nie zawsze się pokrywa z tym, co jest na walce i tak do końca nie jestem pewien, no, jak moje ciało zareaguje na tę drugą rundę, także tutaj jakby jego doświadczenie, jednak ten czas przybyty w klatce ma dłuższe ode mnie. To będzie Twoja walka o pas, czy w związku z tym jest jakieś większe poddenerwowanie, jakiś stres, jakieś dodatkowe emocje, czy tak jak przed każdą walką inną, rankingową? Każda walka dla mnie jest najważniejsza, każda kolejna to jest kolejny krok do sukcesu i nie ma to dla mnie znaczenia, to jest walka o pas. Tak naprawdę w ogóle nie zwracam uwagi na niego i po prostu jest walka, jest robota i jest walka do wygrania.